Hej, z tej strony CSS. Witam już bodajże w 9 odcinku naszej serii jako ex-commandos Sesswold. W ostatnim trafiliśmy do Diamond City, bardzo ciekawego miejsca, zapełnionego wszelkiego rodzaju maścią ludzi. Póki co zwiedzam, ja gdzieś w międzyczasie usłyszałem od strażnika, aby wiedził Muzeum Czarnej Magii. Zastanawiam się, co to może znaczyć tak naprawdę, czy chodzi o jakąś starą przedwojenną technologię. Myślę, że zajrzymy tam, zanim jeszcze udamy się do Valentina. Mam nadzieję, że ona jest gdzieś tutaj, bo jak nie, to najwyżej porobimy coś innego. Natomiast na razie bazar w Diamond City. Gdzieś mnie tutaj prowadzi pewnie quest, w którym próbuję się dowiedzieć, kto to jest. Nie będę rozmawiał z Prestonem. Zaznaczę sobie, żeby się tutaj rozejrzeć. Zobaczymy, czy to jest tu. A, jeszcze mam nowy poziom, więc od razu miejmy to z głowy. To jest 6 poziom charyzmy. Ja chyba kupiłem tutaj tego perka burmistrza. Nie kupiłem go. To w takim razie kupuję. Taki był plan inicjalny i tak się stało. Później, między tym a następnym odcinkiem, spróbuję coś tam w tej osadzie naszej w sanktuarium ulepszyć. Dobra. Wygląda na to, że muzeum znajduje się gdzieś daleko. O, i to bardzo. Możliwe, że to dotyczy jakiegoś DLC, o którym ja nie mam pojęcia, ale to na razie sobie darujemy. To jednak w takim razie udamy się do biura Piper. Może tutaj próbujemy naszego szczęścia. Zobaczymy, o co chodzi z tym skorumpowanym burmistrzem i może dowiemy się czegoś więcej. Tu jest chyba Diamond City Newspaper, gazeta Diamond City. Porozmawiamy sobie z naszą nową koleżanką, która pomogła nam się dostać do Diamond City. Jego? Why are you calling me that? Because you're a vault dweller? I know you're not wearing the blue jumpsuit right now, but the Pip-Boy and the fish out of water look... dead giveaways. So here's the deal. I want an interview. Your life story in print. I think it's time Diamond City had a little outside perspective on the Commonwealth. You do that, and I'll tell you what. I'll come with you. Watch your back while you get used to the world above ground. Czyli nasz przejrzała, widać, że jest dobrą dziennikarką, ma wprawne oko. No ale zapytaj mi się, co za wywiad. What kind of interview is this gonna be? I ask you who you are, get your opinion on life out there, and maybe load up a few tough questions and keep it interesting. What do you say? Dobra, damy ten wywiad. All right, Piper. I'm in. Good. Let's get down to business. So, I know you're from a vault. How would you describe your time on the inside? No, będziemy raczej mówić prawdę, nie będziemy się tutaj, tak powiem, piększać naszej historii w tej nieszczęsnej krypcie. My family and I were frozen. I didn't spend much time in the vault. Wait, they boxed you up in a fridge? The whole time? Are you saying you were alive before the war? Tak. Yes. I'm over 200 years old. Oh my god. The man out of time. So, you've seen the Commonwealth, Diamond City. How does it compare to your old life? No jest zdecydowanie mnóstwo wybuchów. I've been having too much fun blowing things up to think about it. Już sami z dwie mini atomówki przeżyliśmy, albo right. I też nie. If that's the quote, that's the quote. Now I already know you're looking for your son, Sean. Do you suspect the Institute was involved in his kidnapping? No, widzieliśmy, że zabrał go mężczyzna. Man took Sean, not some shadowy group. I hope that's true, because if they are involved, ale widzę, że ona jest mocno nastawiona przeciwko Instytutowi, więc oni tutaj już mają jakieś tej teorie spiskowe na ten temat. I want you to make a statement to Diamond City directly. The threat of kidnapping is all but ignored in the Commonwealth. Everyone wants to pretend it just doesn't happen.
What would you say to someone out there who's lost a loved one but might be too scared or too numb to the world to look for them? Nie traćmy nadziei. Myślę, że to chyba tylko nadzieja tutaj jest naszym motorem napędowym. You have to have hope that you'll see them again. Or at least that you'll know the truth. A strong note to end on, Blue. Thanks. That's everything. It's gonna take some time to put this all together, but I think your story is gonna give Diamond City plenty to talk about. Anyway, I agreed to come with you, right? Watch your back. Just say the word when you're ready. I can't wait to see where the story goes next. Tak, myślę, że Cotsworth się nie obrazi, jeśli weźmiemy sobie nową towarzyszkę podróży. Ale też chcę porozmawiać. Dobra, zapytajmy, co go gryzie. Sure, what's on your mind? Oh, just a little something I'd like to get off the old proverbial chest. I just want to say what an honor it is for me to accompany you. You've no idea the horror these past two centuries have wrought. The initial destruction, not knowing if you and your family were all right. Oh, it was a relief just to find the entrance intact. Oh. Jest do nas przywiązany, no kurde, no nie dziwię się, to jest taki nasz Alfred dla naszego Batmana, jakby. That must have been hard on you. How did you move past it? At first it was the work, busying myself day and night, and believe me, there was plenty of it. But eventually the work became light chores. What truly saved me was my memories, sir. Memories of you and the missus, young Shaw. Of your love and kindness. I soldiered on, fueled by hope that one day, if not you and the wife, that Sean, or perhaps Sean's children, would one day emerge. I'm glad you stuck around. Oh, sir, you don't know how good it is to hear you say that. I just want you to know how much poczułem, że nie wiem, czy chcę go oddawać. Family. I may be a mere robot to some, but I do hope you've come to see me as more. Uważamy go za rodzinę jak najbardziej. I consider you to be family too, Codsworth. We're in this world for the long haul. Together. You don't know how wonderful it is for me to hear that. I feel completely recharged. Well, enough blither blather from me. Let's get back to it, shall we? Dobra, przekonał mnie. Nie, na razie Cotsworth za nim zostanie. No nie mogę mu odmówić, no nie mogę mu odmówić. Ujął mnie za serce po prostu. Ale tak, nadal będziemy zbierać śmieci. To się nie zmieniło. To nawet lubię. Myślę, że Piper się nie obrazi, szczególnie, że raczej tutaj długo też nie będzie przebywać. Porozmawiamy z jej siostrą. Nie. No, dobra, mamy coś do roboty. Ej. Taki nowa sukienka, to myślę, że zostawimy na kiedy indziej. Jeszcze zobaczę, co ona ma tutaj na górze. To jest ciekawego. Tutaj prawdopodobnie ma... Steampaki bierzemy. Naboje też bierzemy. Właśnie, ja w ostatnim odcinku mówiłem, że jestem zainteresowany mocno tym, aby odnaleźć... sklep z amunicją, zobaczyć ile to kosztuje, czy czasem nas to nie wyniesie za dużo. Okej, czuję się trochę jak w Wiedźminie, gdzie się chodziło do tych domostw, gdzie zabierało tym biednym wieśniakom, którzy ci dali te 5 złotych monet, a ty im zabierałeś po prostu dobytku na kilkanaście tysięcy na przykład. No różnie to bywało, no ale to... No cóż, To nie nasza wina, że mają takie potężne magiczne przedmioty w swoich domostwach, no nie? Jakby by wiedzieli, ile są warte, by je sprzedali, byłoby w porządku. Okej, okay, dobra, coś się tutaj dzieje. Ja myślę, że trafiłem na jakąś akcję. What have you done with the real Riley? Where's my brother? I swear, I'm not a synth. Don't shoot, for God's sakes, we're family. Put the gun down, now! He's a Sith! He'll kill us all! Kyle, no! Okay, show's over. There are no Siths in Diamond City. Hear me? The
O kurde. No myślę, że jako domownicy mu się nie przyda, natomiast tu się zadziało coś bardzo złego. Porozmawiajmy z tym człowiekiem. What happened? I'm not a synth. I told him. I kept telling him. Why didn't he listen to me? I need a minute. I need you to step away, Scabber. Dobra, użyjemy teraz naszej perswazji, tak jak już mówiłem, co sobie tutaj mocno podskillowaliśmy charyzmę. Myślę, że to nie był zły pomysł i ja myślę, że nam się tym razem uda dowiedzieć coś od ochrony. I understand, officer. I just want to know what happened. What, you didn't hear the shouting? Guy pulls a gun on his own brother, thinking he's a synth. It's that newspaper's fault. Got people all riled up, thinking their own family might be replaced by machines. Look, I'm sorry you got caught up in all this, but it's over, okay? Just go about your business like nothing happened. Better that way. What's everyone still standing around for? No dobrze. W takim razie naszym kolejnym celem będzie dowiedzieć się, czy jest w tym ogóle jakieś ziarnko prawdy. I przy okazji ja tutaj widzę, że jest jakiś sklep, piwnica Falona, może tutaj będą naboje do naszej najlepszej spluwy, którą posiadamy. Zobaczymy, ale chyba to jest sklep z ubraniami. Hello. Have you been here before? Nie. Nope, first time. Thought so. Some ground rules. This isn't it. Tak, czyli ubrania to tutaj. Ale mają problem ze złodziejami, to może być jakiś side quest. Nothing me and my 10 gauge haven't been able to handle. Now that we understand each other, welcome to Fallon's. Happy to show you everything in stock. Aha. No dobrze, zobaczmy, co ma do zaoferowania. Może my się też pozbędziemy jakichś rzeczy. A. Mój ekwipunek nie, ale jej ekwipunek może zawierać jakieś ciekawe rzeczy albo lepsze rzeczy niż te, co posiadamy. Widzę, że jest tutaj jakieś uzbrojenie. To całkiem porządne. Mam 1000 kapsli. Dobra, ja może zacznę od tego, co ja chcę sprzedać, co mi jest niepotrzebne. Okej, tutaj za dużo. Junkjeta nie sprzedaję, na pewno nie. Szok, baton. Okej, to tyle jeśli chodzi o uzbrojenie. Tutaj zyskamy z tego 68 kapsli. Kombinezony ja zostawię. Może zrobimy osadę, która będzie dla jakichś ludzi z krypty. Może coś tam odkryjemy, ale nie jest zbyt dużo warte. Sprzedaję całą resztę, bo ja nie mogę tego wszystkiego nosić ze sobą. Okej. To tyle jeśli chodzi o ubiór. Wspomagacze, czy one coś ważą? Ważą, ale nie dużo. Natomiast mam ich też nie bardzo dużo. Może to jest powód, dla którego ja mam tak bardzo ciążony ekwipunek. A jeśli chodzi o różności, to tutaj nie. To tutaj zostawiam. Akceptujemy tą wymianę. Tak, i zobaczymy, czy jest coś, co ja mogę jeszcze tutaj kupić u niej bezpośrednio. Amunicję 10 mm bierzemy. Ale jest droga. Ululu. Ujuju. Nie, no tutaj chyba nic więcej nie ma. Natomiast sam fakt, że amunicja kosztuje tak drogo, jest naprawdę przerażający. Może znaczy, czy są jakieś perki, które zmniejszają koszty u sprzedawców. Okej, okay, szaleje jeszcze burza, która dodaje mi więcej radioaktywności, ale to jest weaponry. Ej, to nie musimy gadać w takim razie, natomiast chyba nikogo nie ma, musiał się gdzieś przespać albo poczekać. No właśnie tutaj chcę się zaopatrzyć, mój drogi. To jest mój cel. Baza nie. Zastanawiam się, czy jest tu jakiś lokal, w którym mógłbym się przespać. Bo chcesz przeczekać. Jest, dugout in. You there. We need to have a conversation. No, bardzo przyjemnie wyglądający jegomość, już takich zabiliśmy po drodze. I'm always looking for people who know how to handle themselves in dangerous situations. Jakiś były wojskowy. From what I hear,
You may fit the bill. No, zobaczymy, czy nam się uda wykaraskać z perswazji. I don't mind danger, so long as I get paid well enough. You'll get paid the starting rate, like everybody else. If you turn out to be as useful as you claim, then we can talk about a raise. By the way, Boże, jaki on jest paskudny. I'm Edward Deegan. You'll mostly be working for me, but you'll need to talk to my boss first. His name is Jack Cabot. He likes to personally interview everyone I hire. He's careful like that. Come down to Cabot House in Beacon Hill and ask to talk to Jack. Aha. Dobra, przesyłka specjalna. Możemy się zainteresować. I killed a man for it. No, no, I kid. He is dead though. Now let me know when you're ready to order. No jest to całkiem sympatyczny, nie powiem. A. Gonna pass. That's too bad. Hey, Vadim. Good to see returning customers. Right. So this your bar? Damn straight it is. We call it Bobrov. Uh-huh. I'll think about it. You? No dobra, ale ja bym chciał skorzystać z pokojów. Może. Need a room? Oj tak, tak, tak. Chcę right. Wynająć pokój. Here's your money. You're in room two, just through the door. Pójdziemy spać, obudzimy się rano, będziemy też wypoczęci, więc będziemy zdobywać więcej doświadczenia. Myślę, że 12 godzin będzie odpowiednie. No, jesteśmy porządnie wypoczęci, mam naszych towarzyszy. Have a nice day. Bar wygląda jak bardzo miły przybytek. Jest tu jeszcze ktoś, z kim możemy porozmawiać, kto nam się może przydać. Na Hawthorne. What's your story? Mercenary? Caravan guard? Powiedzmy, że jesteśmy najemnikiem. Blood, bullets and money. All the way. Right? Well, maybe not so much the blood part if you can help it, but I hear you. Anyway, ja się nie spodobało to Hawthornowi. Chciałem troszeczkę inaczej. No właśnie... To jest ten problem w tej grze, że te wypowiedzi nie dają jakby tego feelingu, co tak naprawdę postać chce powiedzieć. Już tam mówiłem chyba w którymś tam chyba trzecim albo czwartym odcinku, ale cały czas się to tutaj mi obraca w niwecz, jak próbuję coś zrobić, albo powiedzieć inaczej. Ja myślę inaczej, a gra robi inaczej. Let's hear your best monster story. I'm from Diamond City. You want to talk something really scary? Don't go to University Point. Trust me. You don't want to know it. Hey, a ruiny. So you explore old ruins? Last place I was going to check out was Salem. Real old town far to the north. Never made it though. Sure. See you around. Dostaliśmy info a propos trzech chyba lokalizacji. Ciekawie, ciekawie, ale my udajemy się po amunicję. To amunicja to jest to, czego ja potrzebuję. To jest właśnie to. Okej, okay, teraz musimy się dostać do tego weaponry. Każdy nas zaczepia, a mnie kusi, żeby zostać i posłuchać, natomiast nie, nie, teraz są inne cele, inne wytyczne. Pogubiłem, ale jest, gościu od... Yeah, I'm the new guy. Well, it's good to have you here. Name's Arturo Rodriguez. If you need protection, let's talk. So you know weapons, huh? Listen, I can sell you guns, swords, whatever. And they'll keep you... Mm-hmm. Install a scope, expand the clip size, whatever. You spend... Anyway, let's get back to you. No dobra, to pohandlujmy trochę. Self-defense? Tutaj Arturo nie powiedział absolutnie nic nowego pod tym względem, żeby... O, ale jest duża amunicja, 70... 350 kapsli, kurde, ale bierzemy to, to jest potrzebne, to jest coś, co ja bardzo potrzebuję. Chodzi zaś o tutaj może broń. Też ma jakieś specjalne zbrojenie. Dobra, akceptujemy to. Myślę, że my będziemy bardziej się opierać na tym, co znajdziemy, niż na tym, co kupimy. Tak jak już mówiłem, ja muszę zaoszczędzić trochę pieniędzy na nasze sanktuarium.
Zurą chyba sobie damy spokój tutaj. Nie chcemy zatrzymywać, ale dobra, zobaczmy co jest teraz. Przysyłka specjalna nie, owacje na stojąco też nie. Wrócić na posterunek policji w Cambridge, może? Ale tam było bracia ostali, to nas nie interesuje. O, jest. Udaj się do agencji detektywistycznej Valentina. To szukamy. Jest detektyw. Mamy to. Does anyone fight back? Institute has to have. Teraz dopiero widzę właśnie, że rzeczywiście może Piper wprowadza dużo zamętu w mieście, insynuując, że synteki przyjmują wszystkich ludzi wokoło. Jak porozmawiajmy z Ellie Perkins. Something wrong? Another stray coming in from the rain. Afraid you're too late. Office is closed. Oj, to ważne. I know you must be busy, but I won't take much of your time, miss. It's important. You don't get it. The detective, he's gone. Missing. Don't worry, I can help. Tell me what happened. Nick was working a case. Skinny Malone's gang had kidnapped a young woman, and he tracked them down to their hideout in Park Street Station. There's an old vault down there that they use as a base. I told Nick he was walking into a trap, but he just smiled and walked out the door like he always does. Czy będziemy prosić o pieniądze? Myślę, że możemy spróbować, bo ich potrzebujemy. Tutaj trochę chciwie, ale... Hey, I'd love to help, but there's a small matter of expenses. Money, huh? Ah, udało się. I do have 125 caps in the old rainy day fund. No niedobrze, niedobrze. Zaproponujmy pomoc, już się nie tam nie... Nie próbujmy jeszcze więcej pieniędzy pozabierać. He's always wearing that old hat and trench coat getup. Please hurry. Okej, no to mamy misję w takim razie i myślę, że możemy ją kontynuować. Myślę, że to będzie ciekawa misja. Dobra, znajdźnika Valentina, czyli musimy wyjść gdzieś tutaj. Ja się spróbuję udać szybką podróżą w to miejsce. Pewnie po drodze na bank coś mnie rozproszy. Zacznę zwiedzać. No ale chyba na tym polega ta gra. Ta gra polega na tym eksplorze, żeby tutaj patrzeć na rzeczy, widzieć co się dzieje i cieszyć się i chłonąć. Taki mam zamiar. Dobra, w takim razie mamy ustawiony znacznik, wiemy w którym kierunku mniej więcej się poruszać. W takim razie chodźmy dalej w Explore. Tu jest jakaś bomba, oczywiście ją rozbrajamy. A ja się cieszę, że mam takie wprawne oko, bo może więcej szczęścia niż rozumu. Właśnie może później będę pakował punkty w szczęście. Ja pamiętam, że w New Vegas była taka opcja, że jak się miało dużo punktów szczęścia, to nagle pojawiła się jakaś postać. O, i tutaj mamy kolejną postać supermutanta i mi się bardzo nie podoba. Oczywiście zapiszemy grę i spróbujemy go może z daleka ciachnąć. Oj. Okay, wydaje mi się, że widzę, że nie tylko supermutanta zdołaliśmy zagrować, tylko też lokalnych tutaj nieprzyjemnie No i teraz już jest po nim. No i dlatego ja lubię Cotswortha. No i miał wyrzutnie rakiet. Akurat chyba to nie była te rakiety na atomówki. Nowa Coca-Cola, bierzemy. Ja czy ja to wiem? Aha, także
jest jakiś tajemniczy ziomek, który po prostu się pojawia i pomaga ci w walkach. Okej, ktoś nas tu wykrył. Spróbujemy tu przejść bokiem. Zakładam, że gdzieś się tutaj zaczaili. Tutaj jest prawdopodobnie ich kryjówka. Spróbuję może pójść górą. Okej, jeden strzał. Spróbuję wykminić, skąd oni strzelają, ale nie widzę na razie nikogo. Naboje zbieramy. Tutaj próbuję zająć dobrą pozycję. No ja myślę, że teraz jest po typie. No wychyl się, śmiało. Okej, dobra, to nie było takie trudne. Zobaczmy, co tutaj ciekawego i przestępcy tutaj mieli. Czy nie przestępcy, bo tutaj ciężko mówić o przestępczości, jak to są takie stępy, ruiny. Ej, dobra, czyli oni się tutaj zadekowali, a ja idę teraz na górę. Będę mógł przejść górą? Pewnie tak. Boje z miłą chęcią przyjmę w każdej ilości. Steampaki także. Szkoda jeszcze właśnie, że ten interfejs nie pokazuje na przykład ile co jest warte, bo ja nie wiem, czy warto coś brać, czy nie warto. Nie chciałbym sobie niepotrzebnie zaśmiecać ekwipunku. Żona woda z miłą chęcią. Mogę się zdrzemnąć. Nie wiem, czy to mi zmniejszy rat, ale myślę, że mamy dość. O Boże. Totalnie nie chciałem tego użyć. No trudno. Mamy jeszcze dwa takie kutajne motowaczki. One zadają bardzo dużo obrażeń. Ej, dobra, zobaczmy. Tego też nie chciałem użyć. Pomiliły w ogóle przyciski. No, jakoś to powoli idzie. Wiem, że jesteśmy coraz bliżej celu, coraz więcej się dzieje, a tutaj muszę przyznać, że musiało to być wspaniałe miasto. Tu jest jakaś wieża. Może ją później można zwiedzić. Może coś się tam znajduje, nie wiem. Na pewno wiem, że warto będzie to później posprawdzać. Mam nadzieję, że stanie się tu zanim zakończymy tą serię Falloutową. Aczkolwiek mam taki plan, żeby jednak ją dokończyć do końca, jakby, żeby zobaczyć ten endgame. Mówiąc endgame, mam na myśli napisy końcowe i stwierdzić, że ok, przeszedłem tą grę. Mam ją tutaj zaliczoną. O. Ale za bardzo wychyli. Teraz powinni się uspokoić. Ja bym musiał się zastanowić nad... Nad czym? Nad tłumikiem. Tak widzę, że są jakieś nieprzyjemniaczcy kolejni... Kolejni kurcze, którzy nie chcą, aby tutaj ktoś w ogóle zaglądał. Na górze. Jest jeden chyba, widzę go. Jak go trafię? W sensie trafić trafię, ale czy... Dobra, tutaj wojna pozycyjna, tutaj nie ma szans. Trochę mnie dziabym, ja mam chyba pod przyroczką steampaka.
nie wiem, gdzie poleciał Cotsworth. Ktoś jeszcze tam jest, ale chyba wejdę na pałę. Ajajaj, dobra. Jak tu nie wejdę, z drugiej strony. Może tutaj. Też jest zamknięte, kurde. Ojojoj. Nie no, nie mogę tu wejść. Ale na pewno mogę ich trafić. Kurczę, jak się tam dostać? Może z innego budynku na przykład. Widzę, że jakaś druga część. Ja już powoli nie mam naboi. A szło mi tak dobrze. Ja zmienię broń na inną, na moją dubeltówkę. Tutaj też nie mam tak dużo broni, jakbym chciał. Okej, czyli tu się przestępcy gdzieś zadekowali i napadali bezbronnych. I jakiś snajper we mnie cały czas mierzy. Ja spróbuję go dorwać. Tu z tyłu jest wejście. Ojojojojoj. Mega niebezpiecznie, mega, mega. Szczęście mam trochę steampaków. Nie spodziewałem się tej imię. Piesek biedny. Mogę go uratować jakoś? Over here. Mogę, dobrze. Udało się i został nam jeszcze jeden. Pewnie gdzieś na górze. Piesek zdecydowanie jest nam bardzo pomocny, więc ja bym chciał go mieć jednak gdzieś blisko. Jest i mamy naboje do strzelby, czyli dokładnie to, czego ja potrzebowałem. My się dostaniemy na górę i spróbujemy pozbyć się ostatniego przeciwnika. Panie tu. Nie. Dobra, czyli muszę jednak wejść do środka i zobaczyć w środku, pewnie tam jest jeszcze więcej tego tałajstwa niedobrego. Niedobrze, niedobrze. Okej. Wyzwanie poszło mi lepiej niż myślałem, pewnie tu już nikogo więcej nie ma. Ja tylko się rozglądam, czy są jakieś przedmioty. Tutaj akurat dubeltówka może być świetna. Jest trochę więcej bojów. I boj. Daj mi światło, dobrze. Dobrze, dobrze. Właśnie ta Piper nas poznała po tym, że mamy starego Pip-Boya, że jesteśmy skrypty. Całkiem nieźle. Tak jak myślałem, jednak wejście na górę jest tutaj przez ten bar. Aha, i muszę uważać na te miny, bo na bank gdzieś są. Okej, dobra, czyli nie ma min. Chodzimy na górę, pozbywamy się ostatniego bandyty i ruszamy na pomoc Valentine'owi. Dobrze, jesteśmy na górze. Gdzieś tu powinien być ten bandyta. Ja chyba już go czuję albo widzę. I on jest. Okej, dobra, jest z kijem bilardowym. Ale myślę, że nie ma zbyt dużo szans. Jeden strzał w głowę i koniec gry. Albo i nie. Ojojoj, piesek. Okej, dobra. To nie było takie trudne. I wszystkich załatwiliśmy. My możemy przy okazji tutaj pozwiedzać. Ale nie oszukujmy się, bardziej mnie interesuje. Nabój do strzelby, tak.
Karabin snajperski też. Zobaczmy, czy ja mogę się jakoś szybciej zeskoczyć, tak żeby nie umrzeć przy oku. To jakiś zeskok. Czy coś tutaj pominąłem, no to trudno. Nie. Okej, okay, dobra, jesteście, czyli jednak parkour. Okej, okay, a ja widzę, że chyba powoli się zbliżamy. 100 metrów nas dzieli od miejsca docelowego. Są interesujące nas rzeczy w tych wieżyczkach. Wcześniej nie sądziłem, że warto je sprawdzać. Stajemy z naszą kiepską spluwą, którą wypadałoby ulepszyć. Tam był wasze drusznikarski, może miałem dość przedmiotów, żeby z nich skorzystać, ale tego nie zrobiłem. Szkoda. A szkoda. Tutaj właśnie dostałem paczkę z psem o imieniu Koko. Teraz musi być na moich kolanach, więc może tutaj być troszeczkę pomrukiwania, troszeczkę dziwnych rzeczy. Miejmy nadzieję, że nie będzie jej słychać. Okej. Okay. No więc my musimy się udać gdzieś w głąb tego terenu. Ja oczywiście sobie zapiszę grę, bo nam dobrze poszło. Jak dobrze nam idzie, to sobie zapisuję grę. Chyba każdy gracz tak ma. Hej. Gdzieś trafiliśmy. To jest jakieś ciekawe miejsce. Zakładam, że to są na pewno jacyś wrogowie. Coś, czego ja bym nie chciał spotkać. Bardzo dużo lokalizacji. Urząd stanu Massachusetts. Hej. Nie wiem, czy to dotyczy naszego zapachu. Pewnie tak. O! Coś na zwyczaju. A i mamy stację. Dobra, ja sobie zostawię tam tych wrogów. Nie interesują mnie oni. Ja chcę się dostać do stacji. Powiedzmy, że to będzie nasz cel w tym odcinku. Ej, dobra, jesteśmy na miejscu. Tutaj są jacyś się wrogowie, pewnie ci gangsterzy, o których była mowa wcześniej. I wiemy, że szef jest raczej litościwy, a ja już widzę pierwszego czeka. Nie są wrogo nastawieni, więc możemy spróbować do nich podejść. Okej, okay, jednak są wrogo nastawieni. Boże, to nie jest łatwe ich trafić z tego pistoletu. O Boże. Dobrze, że mamy Cotswortha. Strasznie się z nim ceregiele teraz, jak nie mam broni dobrej. Albo może są po prostu silniejszymi przeciwnikami, ale nie, raczej... Nie, o, ale to są moje pistolety, no kurde. Super. Weźmiemy sobie tą Fedorę. Pudełko z kapslami. Cigaretę. Wszystko, co może nam się przydać, bierzemy. Nigdy za mało. Zobaczmy, co się kryje w tym terminalu. Usługa niedostępna. Wybrałem. Okej, w 77. I tutaj
tutaj Waltek wykupiło tą stację. No dobrze. O, jakieś drzwi pewnie z jakimś do ciekawym łupem. Dobrze, że ci przestępcy mają tą broń, która mnie najbardziej interesuje. I muszę pomyśleć, co z tą amunicją zrobić, bo jest zdecydowanie za mało. Teraz trochę tego jest. Bourbon. Bierzemy wszystko, co się nawinie. Dobrze, mamy dalej. I koniecznie muszę ich wszystkich przeszukać, bo no nie wszyscy mieli tą broń. Ale ten miał. Może im szybciej ich zabijamy, tym więcej tej amunicji pozostaje po nich. Teraz możemy rozmawiać. Zdecydowanie za szybko się wyprztykuje z tej amunicji. O nie. Not cool. Tak czułem. Otworzyłem na hama. Jedyne co zdobyłem to dynia do tego plastikowa i przepychacz. Ej, tu nic więcej nie ma. Starał się podchodzić bardziej ostrożnie niż za pierwszym razem, chociaż zmieniło mnie to, że nie byli wrogo nastawieni, ale mógłbym się spodziewać, że jak mafia, to raczej mnie nie przywitają z otwartymi ramionami. Ja już tutaj czuję, że... Tak, zaraz będzie następny level. Cisnę. Mamy to i do tego kolejny poziom, super. Super, i tak trzeba żyć. Teraz szybko pozbierać amunicję. Mamy wszystko. Ale jak na złość, żaden z nich coś takiego nie ma. Mamy tą spluwę, bo wygląda na całkiem dobrą. Spodziewałem się, no jest tutaj troszeczkę tej broni, ale nie na tyle, żeby mi starczyło. Brzytwonoże. Ciekawe. Empty coolant to jest wybielacz, ale nie jestem pewien. Nie no, bleach to wybielacz. Pomyliło takim. Ja wiem, że gdzieś zmierzam w głąb tych tuneli, w głębi tych tuneli znajdują się na pewno rzeczy, które będą mi potrzebne do przejścia dalej. Wszystko zbieramy, wszystko. Kurde, ciekawe co by było, gdybym ja nie miał tego moda na zmniejszenie udźwigu tych różnych rzeczy. Będzie tych różnych różności śmieci jakby, no nie? Z których się buduje osada. Ja nie wiem wtedy co bym zrobił. To byłaby masakra.
O, no ale dobra, zobaczmy ten poziom następny. Co my tu mamy? Twoja broń automatyczna zadaje więcej. Okej, no to fajne jest. Ja mam tych punktów, mam tu chyba z 5 punktów w tym. Co ja mogę maksymalnie sobie tu ulepszyć? Piaskowy dziadek. Punkty akcji regenerują się 25% szybciej. No i może to jest coś, co mi się przydało. Zatwierdzam. Burmistrza już mam, więc na razie nie potrzebuję. Więc częściej będę mógł korzystać z VATS-a. Dla mnie ok. Dla mnie jak najbardziej ok. Ja teraz wezmę sobą snajperkę, bo widzę, że to jest kolejny kompleks. I już widzę, że ktoś tam się czai. Trafiłem go prosto w banie. Ale nie wiem, czy były to podwójne obrażenia. Może są tylko jak się atakuje wręcz. Cofnę. On chyba stracił zainteresowanie mną. Nie powiem, trochę się boję. Znowu tu jest, dobrze. Nadal nie wiem, że to jestem. Mogą coś przeczuwać, ale nie wiem, czy mnie zauważą. Szukają. Powinni się cofnąć. Ale go nie mogę utrafić. Ja pierdzielę. Masakra. Ruszają tak, że no nie idzie ich ustrzelić. Więc w takim razie, jak już jednego się pozbyłem, pójdę na Hama. I tak trzeba było zrobić od początku. Na razie jakoś mocno stratny na tym nie jestem. Amunicja, prawda, jest jej mniej niż na początku jak miałem, ale mi się wydaje, że powoli się zwraca. Kanistry z benzyną przyjmę w każdej ilości. W ogóle to był jakiś wykop. Będą tu nie budowali tą stację. Zapisujemy grę, wiadomo. I wchodzimy do krypty 114. Naprawdę dziwna technologia w ogóle to jest. Jak tak mówię chyba w pierwszym odcinku, taka analogowa, że mało cyfryzacji, więcej digitalizacji, tylko więcej analogowej technologii. Chodź pysio. Oni już wiedzą, że ja tu jestem. Oj, oj, oj. Oczywiście, potwór jest chyba najlepszym przyjacielem człowieka. Dawaj mi to fanty, było mnie nie atakować. Ja chciałem tylko przyjść i porozmawiać, normalnie sobie zamienić słowa.
A tu żeście mnie zaatakowali bezczelnie. Nie dziwię. O, antyrad bierzemy. Medeksy jeszcze nie wiem co robią, nie sprawdzałem tego, jakby... Kolejny strój waltowy. Zobaczmy co jest w tym terminalu, może to jest jakiś... nam może przydać. Coś tam nie możemy się doczekać inauguracji. I że krypta będzie pod ziemią, to tam będą jakieś oszczędności. Okej, okay, czyli to byli cywile, którzy budowali tutaj tą kryptę. To są pracownicy naukowi, którzy dostali pewnie jakieś wytyczne. Okej, okay, czyli ta śmietanka towarzyszka sobie myśli, że zostali wybrani specjalnie. Czyli biorą arystokrację i wrzucają ich do bardzo ubogich jakby warunków. Do tego jeszcze nadzorca, który w ogóle się nie zna. Boże, ten Waltek to jest jednak porąbana organizacja, instytucja. Ich eksperymenty są powalone, zresztą tak samo się zdarzyło z nami, naszą żoną i z naszym synem. Niebezpiecznie, niebezpiecznie. Oda, my mamy dalej. Dalej w głąb tutaj. Ja chyba już dochodzę do... Why the hell would anyone build a vault out of a subway station? This place is like the opposite of airtight. Because they weren't planning to use it, you moron. We used to pull this kind of gun all the time back before the war. Jest to ten same pytanie, które ja bym zadał. Get a bunch of union boys to work some construction job. Jednak ten zabicie jednego przeciwnika od razu bez żadnych tej ceregieli jest mega, mega przydatne. Okej, okay, chyba dotarliśmy do miejsca docelowego. Okej, okay, ponownie jakaś będzie walka. I to będzie jednak wojna pozycyjna tutaj widzę, bo ja sobie chyba nie dam rady z taką ilością. Okej, jeden załatwiony. Kurde, ale oni są odporni, albo nie, albo nie trafią w ogóle nawet. Jeszcze jeden jest. Typek. Dobra, i tak nie jest tak ciężko. No i sobie poradziliśmy. W ogóle miotacz ognia super, podoba mi się. To jest dokładnie to, co jest potrzebne tutaj w tych ciasnych pomieszczeniach. My zbieramy amunicję. O, jest jeszcze jeden. Bobka bułka bierzemy. Ten był bardziej odporny. No dobra, ale teraz to chyba naprawdę wszyscy. Fuse? Co to jest fuse? Może jakieś ogniwo fuzyjne albo coś takiego, nie wiem. Amunicji już jest naprawdę sporo w tej naszej ulubionej broni. Ale to w takim razie daje mi do pomyślunku, że trzeba by zainwestować też w inną broń, jakąś zapasową. Kurde, nie mam dużo amunicji, właśnie między nimi w te pistolety samoroby. To jakieś obrazy.
coś tu było przechowywane. Jest zejście na dół. Prawdopodobnie tutaj musimy zejść. Ja tylko jeszcze zobaczę, czy na pewno tutaj jest coś, co ja mogę zabrać. Mi się może przydać. Dużo pieniędzy. Super, super. O, i save. Z pieniędzmi, które są teraz nic nie warte, ale i tak bierzemy. Chyba naprawdę wszystko już zebrałem. Nawet emaliowany. Ojej. Byłem trochę za nisko. Mamy terminal Voltec, czy nas interesuje? Nie interesuje nas. Teraz już. Ja wiem wszystko, co potrzebuję. I dotarliśmy do krypty. Dobra. Trafiliśmy gdzieś. Ruszamy w takim razie dalej. Ja tam nie widzę żadnych wrogów w oddali. Natomiast dużo nowych, starych w sensie przedmiotów. Jak wiecie, ja bardzo lubię zbierać. Klucze, śrubokręty. Coś tam się dzieje. Keep talking, meathead. It'll give Skinny Malone more time to think about how he's gonna bump you off. Don't give it up, Valentine. You know nothing you've got. A, nie, tym razem się nie nabiorę i od razu to załatwię. I'm writing your name down in that black book. Lousy. Ha! There you are. And he struck the name across three times. Pewnie jest jakiś boss tutaj tej lokalizacji. Od razu go załatwimy przeciwnikiem krytycznym. No to jednak był boss, bo miał zdecydowanie więcej doświadczenia niż cała reszta regularnych przeciwników. Jakoś się nie zaskoczył, nie był dla nas wyzwaniem. Dino. Hasło drzwi nadzorcy bierzemy. Tam się może przydać. Kim on gadał? Hey you! I don't know who you are, but we got three minutes before they realize muscles for brains ain't coming back. No dobra, dobra, to już mu otwieram, to jest ten Valentine w takim razie. Obejdźmy kontrolę drzwi, zobaczymy, czy nam się uda. Get this door open. O kurde, to jest Syntek. Bingo. O, fajne. Więcej kapsli. Knight in shining armor. Question is, why does he come all this way? Risk life and limb. An old private eye. Kurde. Whoa. What are you? Znaczy, już widzieliśmy Syntaki, ale... I'm a detective. Look, I know the skin and the metal parts ain't comforting, but it's not important right now. The only thing that matters is why you went to all this trouble to cut me loose. My son, Sean, is missing. Jesteśmy szczerzy, no nie? Jakby to się nie zmieniło. But I don't know who took him or where they went. Missing kid, huh? Well, you came to the right man, if not the right place. I've been cooped up in here for weeks. Turns out the runaway daughter I came here to find wasn't kidnapped. She's Skinny Malone's new flame. Czyli się pomylił. Anyway, you got troubles, and I'm glad to help. No dobra, to jest dobry plan. Myślę, że możemy pogadać jak najbardziej. Ja myślę, że niestety... mam coraz mniej czasu na ten odcinek, ale spróbujemy w miarę szybko przejść dalej. Empty vault. Perfect hideout. Tutaj gdzieś na dole ja powinienem. Mam zaznaczone tylko to? Tak, mam tylko zaznaczone to, więc mam zaznaczonego Valentina, którego pewnie mam chronić. I udać się na sam dół. Chyba tutaj. Coca-Cola bierzemy.
Request that detective get down here. Where the heck is he? Szkoda, że nie trafiłem. Jeszcze jakiś mi tutaj naparza. Góry. Okej, okay, dobra, nie byli też tacy trudni. Zbieram wszystkie te naboje, które mogę, które mi się przydadzą. Jeden człowiek. Okej, okay. Zapisujemy i idziemy dalej. Pójdziemy stamtąd, skąd oni przyszli. Jakieś przyczynce, coś. Kurczę, w bardzo mało klimatycznym momencie tutaj jesteśmy. Ja mam tam podejść? Ja tutaj mam teraz iść, to jest pytanie. Tutaj, rozmawiać chyba z tym. Hey, Valentine. Let's keep moving. We'll talk once we're out. No dobra, jakby przekonał mnie. Idzie w ogóle za mną? Idzie, dobra. Idziemy dalej. Chyba kolejne jakieś prysznice. Ja tutaj wrócę, później najwyżej pozwiedzam. Na razie. Only opens with a key. This door's on the fritz. Let me see if I can get it open. Almost got it. There we are. Hell of a lot easier to do when the lock isn't on the other side. Dobra, ruszamy dalej. O Boże, tu jest ich więcej jeszcze. O, 5 punktów akcji więcej. Biorę to. Zbieramy wszystkie przedmioty, kurde. Hej. Nie chcę gadać z pieskiem, nie chcę. Chciałem go zlutować. Okej, jak się jednak prze naprzód, to też dobrze idzie. Bojów mi jeszcze trochę zostało. Wszystko co się da, próbuję jeszcze trochę zebrać w międzyczasie, bo niestety. Teraz mnie trochę nagli. No, a bank się czają gdzieś. Okay, tu jest miejsce, w którym Woltek przechowywało rzeczy. Na Valentine, rób swoje. Ja będę miał czas na to, żeby troszeczkę pozwiedzać, ale nie dużo. Okej, jesteśmy teraz na miejscu, w którym będzie tak zwany standoff. I wouldn't be here if it weren't for your two-timing dame, Skinny. You ought to tell her to write home more often. Oh, poor little Valentine. Ashamed you got beat up by a girl. I'll just run back home to daddy, shall I? Should've left it alone, Nikki. This ain't the old neighborhood. In this vault,
I'm king of the castle, you hear me? And I ain't letting some private dick shut us down now that I finally got a good thing going. I told you we should have just killed. Okej, ona jest oficjalnie porąbana. Ja nie powiem, ja na chwilę obecną chciałem tylko i wyłącznie wykpić się z tej dziwnej sytuacji. Skinny Malone's always got things under control. Oh yeah? Then what's this guy doing here, huh? Valentine must have brought him here to rub us all out. Yeah. Próbujmy ją przekonać, żeby odeszła. Darla, listen to me. You have a home to go back to. Udało się. You're right. What am I doing? I've gotten all mixed up. Darla, where are you going? Home, Skinny. Where I should have been all this time. This is goodbye for us. Wow, dramatycznie, dramatycznie. Oh, come on, Nikki. You cost me my men. Now you and your friend cost me my girl. Czuję, że zaraz będzie walka. My friend here just did you a favor, Skinny. You always did have bad taste in women. Now that she's not around to feed that temper of yours, maybe you'll see sense and let us walk. You still owe me for 2 weeks in the hole. You smug, overconfident ass. Get out of here! All right, you get to the count of 10. I still see your face after that. I'm gunning both of you down. You better get out of here, fast. No dobra. Ja chyba za bardzo nie mam ochoty z nimi walczyć, więc spadamy. To jest ostatnie, na co ja mam ochotę teraz. Nie jesteśmy też bezmyślnymi jakby zabijakami. Taką osobiście mam, takie mam wrażenie, takie przeświadczenie o tej postaci, którą gramy. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie ten Valentine poszedł, ale gdzieś mega daleko. W jakimś dziwnym kierunku. Nie wiem, czy on już sobie poszedł, czy... O. No ale dobra, ja spróbuję wyjść na górę. Prawdopodobnie on się pojawi tuż za nami. Taki jest plan. Dobra. W takim razie, ja myślę, że to będzie chyba wszystko w tym odcinku. On był bardzo długi, który się nie spodziewałem, że się tak przedłuży. Chciałem tutaj tylko dokończyć ten wątek z tym mafiozą. Ja bardzo ślicznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i że będziecie oczekiwać na następny odcinek. Zostawcie lajka lub komentarz. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Hej.